Witam państwa bardzo serdecznie w ostatniej odsłonie z cyklu Dodaj sobie ekstra wymiar przejść z 2D do 3D dotyczącego przejścia z podstawowej wersji AutoCADa LT do jego pełnej wersji, czyli programu Autodesk AutoCAD. Z przyjemnością chciałbym opowiedzieć państwu o możliwościach renderowania. Opcje renderingu oczywiście to jedna z kluczowych zalet posiadania pełnej wersji oprogramowania. Oczywiście, AutoCAD LT nie ma zbyt wielu możliwości w tym zakresie, z tego prostego względu, że renderowanie wykorzystywane jest głównie w projektowaniu trójwymiarowym. A zatem konsekwencją zaprojektowania elementu trójwymiarowego w AutoCADzie jest wykonanie odpowiednio realistycznej wizualizacji, a taką realistyczną wizualizację zapewnia właśnie wykonanie odpowiedniego renderingu bezpośrednio w programie. AutoCAD. Do tej pory, aby te wizualizacje były atrakcyjne z punktu widzenia, zarówno marketingowego, jak i, jak i po prostu spełniały odpowiednie zadania projektanta. Gotowy projekt trójwymiarowy musiał być wyeksportowany albo do zaawansowanego 3DS Maxa i tam stworzona trójwymiarowa fotorealistyczna wizualizacja. Albo ewentualnie, jeśli chcieliśmy, aby wizualizacja była wykonana szybko i tworzyła swego rodzaju marketingową prezentację, można było taki gotowy projekt wyeksportować do showcase'a i zaprezentować go właśnie w tym stworzonym do wizualizowania e, programie. Niemniej jednak w nowej wersji Autocada mamy również możliwość bardzo zbliżoną do e, renderowania e, dostępnego właśnie w showcase'ie. Przejdźmy zatem do samego oprogramowania. I na takim bardzo prostym przykładzie pokażę Państwu, jakie funkcjonalności mamy dostępne podczas renderowania naszego trójwymiarowego projektu w, bezpośrednio w Autocadzie. Najpierw stworzymy ten podstawowy trójwymiarowy projekt. Będzie on naprawdę bardzo przykładowy, bo chodzi o ideę pokazania, jak działa tworzenie renderingu. Stworzę sobie prostopadłościan, stożek. Oraz, żeby ten rendering był dobrze widoczny, może sferę. I tak stworzony model trójwymiarowy chciałbym wyrenderować. No, na początku oczywiście przełączę sobie widok tych moich brył na nieco przyjemniejszy dla oka. Teraz... Podstawową rzeczą, którą powinienem wykonać, żeby w ogóle nasz rendering miał sens, to nadać moim bryłom jakieś odpowiednie faktury i materiały. Po pierwsze, chciałbym w zakładce Materiały sprawdzić, czy na pewno ustawione jest wyświetlanie zarówno tekstur, jak i materiałów po włączeniu wizualizacji. Wybieram tę opcję. Wyżej jest przeglądarka materiałów, z której mogę wybrać. Dowolny materiał i zastosować go do odpowiedniego elementu w moim modelu trójwymiarowym. No, jest pełna lista różnego rodzaju materiałów, począwszy od betonu, poprzez ceramikę, drewno, szkło, metal i mnóstwo najróżniejszych materiałów, które możemy wybrać do zwizualizowania mojego projektu. A więc ja sobie wybiorę drewno, sosnę żółtą do zobrazowania tego prostopadłościennego klocka. Stożek chciałbym, żeby był wykonany no może z metalu. Aluminium polerowane będzie dobrym materiałem. No, i moja kula chciałbym, żeby była wykonana z lustra. No i dobrze, tak wykonaną wizualizację, znaczy tak wykonany model trójwymiarowy z naniesionymi materiałami i fakturami, mogę teraz zwizualizować. Oczywiście w zakładce Wizualizuj mam całą paletę o nazwie Renderuj, i tutaj. Mam kilka opcji do wyboru. Oczywiście mogę wybrać jej jakość mojego renderingu, ale może, mogę również utworzyć własne, własną, własne ustawienia niestandardowe. Ja pozostanę przy ustawieniach standardowych, niskich, aby w dość szybki sposób pokazać Państwu, jak ten rendering przebiega. Mogę wybrać oczywiście rodzaj renderingu, czy chcę renderować to, co wyświetlane jest w oknie, czy rzutnie, czy region. Ale oprócz tego mam jeszcze możliwość wybrania środowiska renderowania i ekspozycji. W momencie kiedy otworzę okno dialogowe, paletę środowisko, domyślnie mam przełącznik środowisko wyłączony. Włączam przełącznik środowisko i chciałbym wybrać tło domyślne. Mam tu kilka Hmm. Kilka teł y, dostępnych domyślnie, ja wybiorę tło plaza. Y, ustawienia oświetlenia w tych domyślnych tłach są y, ustawione domyślnie to znaczy y, są zadane pewne, oświetlenie, y, pewne ustawienia cienia, y, ekspozycji y, czy y, oświetlenia. Y, Trzeba jedynie pamiętać, aby y, op, była zaznaczona opcja użyj obrazu bazowego oświetlenia jako Tła i w zasadzie to powinno być wszystko co jest y, potrzebne do wykonania takiego domyślnego renderingu. Jeszcze zmienię trochę perspektywę, żeby to wszystko było dobrze widać i wykonam taki szybki rendering. No ale okazuje się, że niestety w ogóle nie y, widać, Mojego tła, które wybrałem. A to z tej prostej przyczyny, że domyślnie e, muszę zmienić pewne ustawienie. W wierszu poleceń wpisuj, wpisuję Perspektiv, ponieważ zmienna perspektyw jest domyślnie ustawiona na wartość 0. Musi być ustawiona na wartość 1, abym mógł zobaczyć swoje ustawione tło. Zmiana, tej, e, zmiana tych ustawień i ponowne wyrenderowanie spowoduje, że e, moje tło domyślnie jest e, już wczytane. W taki oto sposób możemy dokonać e, renderingu bezpośrednio w autocadzie. Jest to e, render bardzo atrakcyjny z marketingowego punktu widzenia. To znaczy mój trójwymiarowy model. Z naniesionymi materiałami jest umiejscowiony w sposób niezwykle realistyczny na domyślnym tle, które mogę wybrać, i powoduje to, że dosłownie kilkoma kliknięciami tworzę wizualizację, fotorealistyczną wizualizację, którą mogę przedstawić klientowi. Wróćmy na chwilę jeszcze do naszego modelu trójwymiarowego, do obszaru roboczego. Pokazałem Państwu przed chwilą możliwość wyrenderowania. Użyłem ustawień niskich, aby w możliwie szybki sposób pokazać te nowe funkcje, które znajdują się w Autocadzie 2016. W momencie, kiedy ustawiłbym każde inne ustawienia, mimo tego, że prezentację tą przygotowuję na stacji roboczej, renderowanie trwałoby znacznie dłużej. Jest na to pewne rozwiązanie. Alternatywą może być dokonanie całego procesu renderowania w usłudze Cloud. Po prawej stronie od wstążki renderuj mają państwo wstążkę A360, a w niej funkcję renderuj w usłudze Cloud. Po wybraniu tej opcji zostajemy poproszeni o zalogowanie się do naszego konta autodeskowego Autodesk Account. I teraz Program sam prowadzi nas poprzez kolejne kroki, umożliwiające nam dokonanie renderingu w chmurze. Komunikat, który się pojawia, mówi nam o bezpłatnym podglądzie renderowania, który jest widoczny na koncie w a 360 w trybie online. Za pomocą tego konta można wyświetlić, pobierać, udostępniać oraz korygować ustawienia renderowania w celu tworzenia obrazów wynikowych o wysokiej rozdzielczości, panoram interaktywnych i innych materiałów. I teraz mamy do wyboru albo możemy wyrenderować wszystkie widoki modelu, albo renderować bieżący widok. Ja bym chciał wyrenderować bieżący widok i tu po wybraniu odpowiedniej opcji zatwierdzamy naszą operację poprzez przycisk uruchom renderowanie. Otwiera się okno z komunikatem tworzenie zadania renderowania online. To oczywiście musi chwilę potrwać. Komunikat o ukończeniu renderowania. I możemy wyświetlić obraz. Oczywiście obraz wyświetlany jest bezpośrednio na stronie Autodesk A360. Tak wygląda nasz. Wyrenderowany obraz. Oczywiście użyłem ustawień domyślnych, więc w zasadzie nic nie zostało zmienione w y, tym, co było materiałami wyjściowymi do naszego renderingu. Tak w bardzo łatwy sposób i zupełnie intuicyjnie można dokonywać renderingów. W Autodesk A360. Podgląd takiego renderingu jest oczywiście y, darmowy, natomiast bardziej skomplikowane renderingi pochłaniają pewną ilość cloud credits, które są zużywane i można je dokupić. A każdy subskrybent dostaje na start 100 cloud credits y, jako taki pakiet startowy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam tak jak zwykle do zadawania pytań pod adresem paweł dolny podkreśnik I oczywiście zachęcam Państwa również do e, odwiedzania naszej strony www. Tam znajdują się inne materiały dotyczące nie tylko oprogramowania Auto, AutoCAD, ale również wielu innych programów marki Autodesk.